Przed siedzibą Teatru Powszechnego w Warszawie odbyły się masowe protesty przeciwko spektaklowi Klątwa, na razie ostatnie. Nie dlatego, że odniosły sukces, ale dlatego, że był to ostatni spektakl w tym sezonie. Cały czas teatr broni spektaklu, aktorzy grają w najlepsze, a tym, którzy czują się dotknięci tym, co dzieje się na scenie, pozostają protesty. W naszym studiu goście, dzień dobry, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go Polska. Dzień dobry. Wspaniały aktor Jerzy Zelnik. Dziękuję, witam serdecznie. Cały czas ten spektakl trwa i wokół, już pomijając to, co się dzieje na scenie, pójście albo nie pójście na ten spektakl, czy gra w tym spektaklu też jest deklaracją polityczną? Zgadza się pan z tym? Znaczy ja poszedłem, bo mnie proszono o opinię. A, czyli widział pan? Widziałem spektakl, tak, trzeci bodajże. No jest to rzeczywiście wstyd dla teatru, bo to nie ma nic wspólnego ze sztuką. Jest taka manifestacja nienawiści i taka tania publicystyka. Gdyby chociaż to była publicystyka jakaś bogata, to jest taka łatwa publicystyka, która nie wnosi właściwie nic poza po prostu obrażaniem ludzi i taką tandeta właściwie. Można powiedzieć, że nawet ci ludzie poza pierwszą sceną, gdzie dzwonią do Brechta, to właściwie oni nie proponują niczego wartościowego. No cóż, no można powiedzieć, no dotowany taki spektakl też świadczy o tym, jacy ludzie zawiadują teatrem, prawda? Pani Magdalena zbiera, wysyła petycję, prawda? Jako organizacja. Jako oczywiście. Organizacja Citizen Go wyraża sprzeciw przeciwko temu spektaklowi, ale pani atakuje ministra kultury. Nawet nie ministra kultury, bo minister kultury akurat w tej kwestii nie ma aż tak wiele do powiedzenia. Właśnie. To jest też taki pewien paradoks polskiego prawa. Ten teatr jest zarządzany przez Miasto Stołeczne Warszawy i główną odpowiedzialną osobą za to, co dzieje się w tym teatrze, i za fundusze, nasze pieniądze przekazywane temu teatrowi, jest pani prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, więc nie minister kultury, dlatego te petycje, które dalej są otwarte na stronie Citizen Go, to jest między innymi petycja autorstwa Reduty Dobrego Imienia, Polskiej Ligi Przeciw Niesławieniom, i druga petycja, która powstała zaraz po tym, gdy ten skandal wybuchł, mojego autorstwa. Obie te petycje zwracają się do pani prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i zwracają uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, no nie ulega żadnej wątpliwości, że tego typu wydarzenia nie powinny być finansowane z naszych pieniędzy, więc prosimy o odcięcie teatru od pieniędzy. Po drugie, prosimy o odwołanie dyrektora teatru. Po trzecie, zwracamy uwagę na ważny fakt. To, co się dzieje w Teatrze Powszechnym i w tym spektaklu, to jest po pierwsze próba zohydzenia polskiej klasyki, bo Klątwa Wyspiańskiego to nie jest spektakl, który nie ma nic wspólnego z tymi, z tym, co się dzieje, to po pierwsze. To nie jest też pierwszy atak na polskość, na polską klasykę. Po drugie, zwracamy uwagę na to, że to, co się dzieje, to nie jest jakieś przekroczenie granic artystycznych, które może są czasem konieczne dla rozwoju, tylko to jest taka trywialna propagitka, która nie ma właściwie żadnego uzasadnienia i która jest zaprzeczeniem sztuki. Jaka jest reakcja pani prezydent i Rady Miasta? No właśnie, czy to coś daje? No właśnie, reakcja jest taka, że pani prezydent nie widzi problemu, a Rada Miasta przyznała teatrowi 1 200 000, prawie 1 200 000 złotych dodatkowych pieniędzy już po tym, gdy ten skandal wybuchł. No to pokazuje, nam bardzo... Pani prezydent też dążyła do tego, żeby osoby protestujące przeciwko temu spektaklowi nie mogły się tam prawnie pojawiać. I to jest szczególnie przykre, także w kontekście tego, że święty człowiek, Jan Paweł II, jest honorowym obywatelem miasta Warszawy, a politycy Platformy Obywatelskiej, z panią prezydent włącznie, wtedy gdy Ojciec Święty żył, regularnie do niego jeździli i zabiegali o kontakt. W tej chwili, gdy w taki sposób traktuje się osobę świętego, no pani prezydent odcina się od tych sytuacji i mimo, że ma możliwości działania, to tego nie robi. Czyli to tak trochę stawia nas w takim świetle, że jesteśmy bezradni.
No, bezradni. No, korzystamy z prawa wynikającego z demokracji, bo tak szalenie walczą o demokrację, prawda, ci kodowcy i im podobni. Natomiast sami tej demokracji nie chcą do tej demokracji dopuszczać. W przypadku na przykład właśnie manifestowania przeciwko temu skandalowi. Ja myślę, że to jest, prokuratura chyba to ma w swoich rękach, bo to jest przestępstwo. Ten spektakl nie ma nic wspólnego ze sztuką, a jest rodzajem przestępstwa i to można bardzo łatwo wykazać. Także mi się wydaje, że tam chodziło bardziej o sprawy i polityczne, i o to, żeby nabić sobie kasę, prawda? Tam ambicji żadnych artystycznych nie widać. A może przy okazji, że jest pan gościem w naszym studio, czy mógłby pan powiedzieć, jaka jest misja teatru? No, to by długo trzeba mówić, ale to już właśnie... Bo wydaje się, że naprawdę o tym się troszkę zapomina. Misją teatru jest po prostu uprawianie sztuki w myśl, że tak powiem, tego norwidowego zawołania. Piękno i prawda. Piękno to nie znaczy, że coś jest szalenie, prawda, estetyczne i się tego nie brzydzimy. Piękno to znaczy również odpowiednia forma nadana prawdzie. To może być forma, która jest wstrząsająca, może to być nawet brzydota, ale w tej brzydocie jest potężna treść, którą my musimy, że tak powiem, jako widzowie konsumować i wynika z tego dla nas, prawda, jakieś doświadczenie duchowe. My wychodzimy z teatru wtedy z jakąś jeszcze silnym poruszeniem, prawda, które nam towarzyszy, a nie z takim obrzydzeniem, które raczej skłania do tego, żeby wychodzić w połowie pokazu. No właśnie, bo można zapytać o te granice, bo są też spektakle i były zawsze w historii teatru spektakle prowokacyjne, ale które jakieś tam pytania niosły ze sobą. Tak, no właśnie tutaj brak pytań jest, przede wszystkim jest to taki teatr, który jest pewnego rodzaju takim wypisaniem hasła. My nienawidzimy Kościoła, nienawidzimy ludzi, którzy, prawda, się z tym Kościołem wiążą i właściwie nie mamy nic wspólnego z tradycją, bo ta tradycja to już taka zaśniedziała, spleśniała. My będziemy po prostu występować przeciwko wartościom, które nas krępują i zabierają nam wolność. A ta wolność to jest tylko po prostu swawola i takie rób ta co chce, to prawda. Ale jednak artysta, już nie mówię tylko o aktorach, mówię o poetach, to jest rodzaj misji, prawda? Wpływa na ludzi i też wydawałoby się, że od artysty wymaga się czegoś więcej. Tak. Ja myślę, że w teatrze starym jednak ludzie odmówili, prawda, współpracy. I mieli tę odwagę, żeby odmówić współpracy. A tutaj no, dziwię się tym kolegom młodym i starszym trochę, się, prawda, którzy... Jaka jest pozycja aktora, bo do pewnego momentu tak, przygotowanego spektaklu... mają prawo zaprotestować w ten sposób, żeby nie przyjąć roli. Ale prawda? Czasami nawet tak, ryzykując aktorzy zwolnienie. Ufają reżyserom do pewnego momentu, bo, tak. Bo to są czasem eksperymenty. Nie wiadomo nawet do końca, co z danego spektaklu wyjdzie, więc do pewnego momentu ci aktorzy wchodzą w to. Pytanie, co się dzieje dalej. Tak, no mnie się zdarzało odmawiać udziału, nie w takich drastycznych wydarzeniach, z innych powodów, czasem artystycznych, czasem ideowych. Ale no, tu jest rzecz ewidentna. To właściwie już podczas czytania scenariusza można się zorientować, w co się wchodzi, prawda? Więc nie udawajmy. No. Czy tam raczej nie ma takich aktorów, którzy by chcieli odmówić, a nie mogli, bo to można wywnioskować z wywiadów, jakie udzielają, że oni są raczej dumni z tego, co robią. Współczuję im, bo to jest poziom duchowości, poziom intelektu jakiś taki zaniżony, dopasowany właśnie do sytuacji konfliktowej w dziedzinie społeczno-politycznej raczej niż do jakichś ambicji, żeby uprawiać coś, co pozostanie w pamięci jako wydarzenie kulturalne. To pozostanie pewnie w pamięci jako eksces. Tak, ja bym tutaj się zastanowiła nad tym, co możemy konkretnego zrobić.
No po pierwsze możemy dalej podpisywać te petycje, które są otwarte i które ciągle trafiają. No w sumie to było prawie 70 czy nawet ponad 70 tysięcy kliknięć. A czy podoba się pani taki model takiego aktywnego protestu, który teraz odbywa się przed Teatrem Powszechnym? Wręcz można powiedzieć blokowania niemalże teatru. Czy to ma swój sens. Ja akurat nie miałam okazji w takich protestach uczestniczyć, ale no to też wiadomo, no im mocniejsza sprawa, tym mocniejszy protest. Więc jakiś sens to też ma. Choć tutaj też ważne jest pewne, ważne jest to, jaki ten protest odnosi skutek. Właśnie, to co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Podpisywać dalej petycje, czy pisać prywatnie do urzędników Miasta Stołecznego Warszawy. To po pierwsze. Po drugie, możemy rozliczyć władze Warszawy w kolejnych wyborach samorządowych. One już niedługo, no w kolejnym roku. Po trzecie, możemy też osobiście składać zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wiemy, że takie postępowanie już się toczy, ale to nie zmienia faktu, że każdy z nas ma możliwość, aby takie zawiadomienie złożyć, no to wzmacnia nasz protest. Ale czy prawdą jest to tłumaczenie, że nie doszło tam do przestępstwa, ponieważ jest to miejsce zamknięte, teatr to jest przeznaczone dla osób, które się na to decydują, znajdujących się na sali? No, nasza konstytucja mówi jasno o tym, że organy publiczne działają w granicach prawa. No, trzeba się zastanowić, no, jaka jest tutaj, czym jest dokładnie teatr. Mamy w kodeksie karnym przestępstwo tak zwanej obrazy uczuć religijnych. My nie lubimy tego sformułowania, to nie jest język, którego chcielibyśmy używać, no niemniej jednak jest to taki pewien test dla tego przepisu, czy on znajdzie zastosowanie, czy jednak nie. A pytając tak czysto teoretycznie, bo mówimy o teatrze finansowanym z naszych pieniędzy, przez samorząd dotowanym, czy gdyby takie wydarzenie, taka bluźniercza sztuka miała miejsce w teatrze prywatnym, to też powinniśmy protestować w takim wypadku? Jestem przekonana, że tak. No tutaj sprawa jest podwójnie bulwersująca, no bo jest to teatr finansowany za nasze pieniądze, więc to dotyka nas jeszcze dodatkowo. No w każdym miejscu powinniśmy protestować, a tutaj szczególnie. Tak, bo to jest dostępne, no to jest działanie jednak publiczne, dla publiczności, prawda? A więc oddziaływanie to nie jest coś, co robimy w czterech ścianach pokoju, prawda? Chociaż też można być ukaranym za deprawowanie nawet własnych dzieci, prawda? Nie wiem, bicie żony i tak dalej. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że to jest działanie, które ma taki kontekst dostępności dla społeczeństwa, prawda? I przede wszystkim to się przenosi również poprzez media, poprzez relacje i tak dalej. No więc trudno nagle zrobić z tego jakąś rzecz, prawda, z zamkniętą w czterech ścianach teatru i że to niczego nie narusza, żadnych, prawda, wartości czy żadnych zasad, które obowiązują w naszym społeczeństwie. Tam jest długa lista poparcia podpisana przez reżyserów, aktorów dla Teatru Powszechnego i dla tego spektaklu. Widać, te nazwiska się powtarzają. Jest też dużo, co świadczy o dużej polaryzacji również w samym środowisku aktorskim czy teatralnym. I ma to charakter polityczny? Mnie się wydaje, że to jest taki rodzaj konsekwencji w dziedzinie takiego właśnie solidarności przeciwko obecnej władzy, prawda? Cokolwiek by się nie działo, solidaryzujemy się, żeby tylko tej władzy i tym, którzy ją popierają, i którzy mają jakieś przywiązanie do tego, co jest no, dziedzictwem, prawda? Narodowym, kulturowym i tak dalej. No, żeby dołożyć, żeby, prawda, żeby stanowić taką silną grupę wsparcia tych nienawistników, tych wszystkich ludzi, którzy właściwie podcinają własną gałąź, bo to są sprawy nasze, polskie, prawda, my dziedziczymy, przecież wszyscy mamy w spadku, prawda, tę naszą tradycję, naszą kulturę. I w imię takich doraźnych interesów politycznych niszczy się to, prawda? No to, tak to jest, smutno, można moim zapytać. Zdaniem to jest jakiś upadek duchowości, czy nawet upadek intelektualny tego środowiska. Można tak smutno zapytać, co się stało z Teatrem Powszechnym, no przecież jeszcze kilka lat temu. 20 lat tam spędziłem. Kazimierz Kaczor, Zbigniew Zapasiewicz, no wspomniane nazwiska w ostatnich latach, nie mówiąc o historii teatru. Byliśmy tam tak związani z Zygmuntem Hibnerem, który był moim takim ojcem, że tak powiem, chrzestnym, jeśli chodzi o teatr.
I w Starym Teatrze, i w Powszechnym. No naprawdę, Teatr Powszechny to było takie miejsce, które, do którego się chodziło, prawda? W tej chwili podszywanie się pod wielkie nazwiska naszej literatury to jest w gruncie rzeczy kalanie tych nazwisk, prawda? Tam się w grobie obracają ci ludzie i bezczelne pisanie, że jest wróg ludu Ibsena, Lalka, Prusa, klątwa Wyspiańskiego. Nie, to są zapożyczone tytuły od wielkich pisarzy i wara im, tym reżyserom, od tych pisarzy, jeżeli oni w taki sposób zniekształcają ich intencje. No, także to jest po prostu kolejny skandal. Używanie wielkich nazwisk do niecnych celów, nie mających nic wspólnego ze sztuką. Mocne słowa teatralne Jerzego Zelnika na koniec naszej rozmowy. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Citizen Go, też naszym gościem była. Dziękujemy. A już za chwilę oczywiście Zdrowie na śniadanie. Jolanta Rostkowska ze swoim gościem. No i będzie mówiła o tym, że solarium jest szkodliwe i nie tylko o tym, o zakazie. Do 18 roku życia. Zakaz ma dotknąć osoby niepełnoletnie, tak. O tym już za chwilę. Ty już możesz. Wyglądam tak, że ledwo mogę. Dobrze, za chwilę Jola Rostkowska w Zdrowiu na śniadanie.